Radyjko CB jest to sprzęt, który na pewno ułatwi nam podróżowanie, szczególnie w korkach, szczególnie na trasach, gdzie jest trudny ruch, szczególnie wakacje, w takie bardziej zakorkowane dni. Radio CB pozwala nam również uniknąć kontroli radarowych, dowiedzieć się ogólnie o pogodę, możemy pracować dosłownie o wszystkim. Zasięg jest uzależniony tylko i wyłącznie od anteny. W Polsce mamy do dyspozycji moc nadawania w radyjku do 4 W, więc zasięg, który uzyskamy, to jest od 1 km do 30 właściwie. To są anteny od 20 cm do nawet ponad 2 metrów. Sama czystość odbioru jest uzależniona od radia. Do tego stosuje się filtry przeciwzakłaceniowe, filtry przeciw szumom. Tutaj to sama jakość odbioru jest uzależniona, na jakim poziomie mamy radyjko. Użytkownikom, którzy chcą podstawowy sprzęt, taki wakacyjny, a wakacyjne wypady, wystarcza sprzęt coś na poziomie 200-230 zł. Ludziom, którzy chcą mieć pewniejszy sprzęt, mają parę środków do dorzucenia, żeby ten sprzęt chodził, nie był jakiś wadliwy. Skupuje się sprzęt, mówimy to cały czas o radiach, to jest kupimy sprzęt około 300-350 zł. No aż po par radia do wartości 500-600 zł, gdzie jest solidność wykonania, łączy się z jakością odbioru, bardzo dobrą jakością odbioru. No i mamy pewność wtedy, że to chodzi jak powinno. No plus antena. Te ceny, które wydają przydziały 200, 300, 350 i 600, dlatego dochodzi nam koszt anteny około 150 zł. W Radiu CB mamy do wykorzystania 40 kanałów podstawowych. Głównym kanałem drogowym jest to kanał 19. To na tym właśnie kanale dowiemy się o sytuacji na drodze, o ewentualnych korkach, ale na nim są tylko krótkie komunikaty. Nie wolno prowadzić dłuższych rozmów. Do tych dłuższych rozmów są inne kanały poza 19. 221 to są kanały, na których możemy porozmawiać sobie dłużej ze znajomym lub z innym użytkownikiem. Jeszcze ważnym kanałem jest kanał 9 ratunkowy. To na nim powinni słuchać nas policja, pogotowie w razie wypadku. Możemy wzywać na nim pomocy. Pierwsze pokrętło jest to kontrola głośności przy jednoczesnym włączeniu radyjka. Drugie pokrętło jest to kontrola szumów. W tym modelu jest również automatyczna kontrola. Jest to wycięcie najdalszych rozmów i najdalszych szumów. Przepuszczenie tylko czystego sygnału. Resztę wycina. Kontrola czułości radyjka. Jest to wyostrzenie sygnału przy jednocześnie wyciszeniu poziomu szumów. Oczywiście dodatkowo jak w każdym radyjku zmiana kanałów. W tym modelu jest to pokrętło. W innych jest to często spotykane na miękkie guziki. No i oczywiście gruszka nadawania, żeby porozumieć się z innym użytkownikiem. Radia CB głównie zasilane są z zwykłej samochodowej zapalniczki. Nie potrzebne jest żadne zewnętrzne źródło zasilania. Można podłączać je pod elektrykę samochodową, aczkolwiek nie jest to wręcz wskazane. Radio należy szybko mieć dostęp do niego, należy go szybko wymontować w razie ewentualnego schowania na parkingach nieszerzonych i tym podobnych. W Warszawie ciężko się rozmawia. Zasięgi anten, które mają po 20 km, w Warszawie ten zasięg spada do 3-4 km. Jest tak dużo zakłóceń, że na przykład pod Pałacem Kultury nie mamy w ogóle zasięgu. To jest takie trakcje kolejowe, Okęcie czy lotnisko, tak gubi zasięg, że na takiej antenie, którą ja mam, jest zasięg normalny około 15 km na trasie, a w mieście spada do 3-4 km. Jak widać na tym przykładzie, anteny możemy montować na kilka sposobów. W tym konkretnym przypadku jest to antena zmontowana na stałe w dziurę do karoserii samochodu, ale występują również różne inne, w sumie łatwiejsze rodzaje mocowań. Są to uchwyty na sam rant bagażnika, są to uchwyty lusterkowe, uchwyty rynienkowe, relingowe, ale najbardziej popularnym jest chyba magnes na dachu lub na klapie bagażnika. Przekładanie radii CB nie jest skazane na pewno, co jest bardzo popularne. Stroi się antenkę do auta, powinna tam zostać, gdzie została zestrojona. Do strojenia potrzebne jest urządzonko zwane reflektometrem SWR. My już dostosowujemy wartości samej anteny, długości promiennika przewodu, tak żeby nam sprzęt grał jak powinien.